Szanowni Państwo, pozwólcie, że w takim razie, w związku z tym, że czas jest bardzo istotny, niektórzy mówią, że czas to pieniądz, pozwólcie, że serdecznie przywitam Państwa na, tak, na szybko zwołanej konferencji, co bym tego nie nazwał, spotkaniu z przedstawicielami mediów w związku z ukazaniem się już wydaniem mojego autorstwa kalendarium powstania powiatu wschodzkiego 2002. Zaraz wyjaśnię, dlaczego 2002. Ale chciałem serdecznie tutaj powitać po dłuższej nieobecności, jakby współpracy wspólnej, pana Eugeniusza Szarzyńskiego, który długo był ze mną, współpracował, wspierał mnie, no i był całym sobą zaangażowany w działalność na rzecz restytucji powiatu wschodzkiego. Był moim zastępcą w Stowarzyszeniu do spraw restytucji powiatu wschodzkiego. Skoro jestem w tym temacie, wyjaśnię Państwu tylko, w którym momencie, dla jakich potrzeb i w jakim składzie zostało założone to stowarzyszenie. Otóż w 1990 roku, po pierwszej wolnej wyborach, w 1991, to rządy, pamiętacie Państwo, rządy Hanny Suchockiej, pierwsze zielone światło na przywrócenie powiatów, no, mieszkańcy, zwłaszcza mieszkańcy wschowy, no, ożywiło, to mocno ożywiło, zwłaszcza takich ludzi jak ja, kiedy jeszcze pamiętaliśmy powiat wschowski sprzed 75 roku. W związku z powyższym, ja już jako radny gminny zainicjowałem założenie takiej komisji do spraw restytucji powiatu, która działała w ramach Rady Gminy Wschowa wtedy, w której byłem radny. 21-osobowa Rada Gminy. No i taka komisja działała parę miesięcy, no wiadomo, komisja usztywniona była tym, że mogła działać tylko w ramach jednej gminy. Zdecydowaliśmy, że należałoby ją poszerzyć o udział przedstawicieli pozostałych miejscowości. W związku z powyższym nawiązaliśmy kontakt z pozostałymi miejscowościami, a miejscowości te naszego zainteresowania to oczywiście były te, które kiedyś współtworzyły powiat, to była Szlitynglowa, Wijewo i Sława. Sława, przypominam, która jeszcze wcześniej, gmina Sława została jakby wchłonęła już nieistniejącą gminę Ciosaniec, nie? Ale to jest taka mniej istotna sprawa. W każdym razie doszło do założenia stowarzyszenia do spraw, międzygminnego stowarzyszenia do spraw restytucji powiatu wschodzkiego, którego przewodniczącym wybrano mnie, natomiast wiceprzewodniczącym pana Eugeniusza Szarzyńskiego, drugim wiceprzewodniczącym został wybrany na pewno Państwu znany przedsiębiorca, działający zwłaszcza na terenie Sławy, pan Wojtek Hajduk. Przyjęliśmy taką zasadę, że każda z gmin do zarządu tego stowarzyszenia oddeleguje po trzech przedstawicieli. W związku z powyższym powstało tak zwany 12-osobowy zarząd, którego no, kierowniczą rolę, to jest tak cudzysłów, nie? Bo to działaliśmy na zasadzie jakby takiego działania społecznego, tylko społecznego. Był przewodniczący w mojej skromnej osobie, pan Eugeniusz Szarzyński, wiceprzewodniczącym i tak jak powiedziałem, pan Wojtek Hajduk. No. I teraz chciałem Państwu wyjaśnić, dlaczego zdecydowałem się ostatecznie nazwać kalendarium powstania powiatu wschodzkiego 2002. Dlatego, że ten powiat w granicach różni się od tego, czego oczekiwaliśmy. Od tego powiatu, który straciliśmy w wyniku tak zwanej reformy Gierkowskiej. Dlatego 2002. Całe kalendarium podzieliłem na takie jakby trzy etapy. Pierwszy, rozpoczynający się od 27 maja 1990 roku, a więc od pierwszych wolnych wyborów do samorządu gminnego i kończący się na zakończeniu drugiej kadencji parlamentarnej,
Wiecie Państwo, że po rządach pani Anny Suchockiej, Hanny Suchockiej, nadeszły rząd, po kolejnych wyborach rządy przejęła koalicja z SLD, PSL. Wtedy prace nad reformą powiatową zostały zawieszone. W związku z tym nasze działania jako stowarzyszenie miały charakter taki incydentalny. Myśmy ograniczali się do organizowania takich turniejów piłkarskich, takich, no, takich spotkań towarzyskich. No, nic innego więcej nie można było robić. Nie? Działania te ożywiły się dopiero po przejęciu władzy przez koalicję Unii Wolności AWS, nie? Kiedy premierem rządu został Jerzy Buzek. Wtedy, tylko jeszcze muszę coś takiego dodać, że mimo wszystko te pierwsze najbardziej mile wspominam, tak patrząc wstecz, najbardziej takie przyjemne były te działania z tego pierwszego okresu, tej pierwszej kadencji i parlamentu, i naszego samorządu, czyli 90-94. Czuło się tam taką przyjazną atmosferę z każdej strony, zaangażowanie ludzi. Dlaczego to akcentuję? Dlatego, że niestety w 98 roku już zaczynały, kiedy upartyjniono wybory do samorządów, już czuło się ten nacisk polityczny. I to niestety w moim odczuciu, to jest moja subiektywna ocena, nie wspomagało, że tak powiem, działań tych, którzy autentycznie chcieli doprowadzić do restytucji powiatu szkowskiego. Ale ten okres był najbardziej aktywny, w związku z tym, że no, tutaj decydującą rolę odgrywały tak zwane kontakty z politykami, a decydującą rolę no, odgrywali tutaj politycy, przedstawiciele tej wcześniej wymienionych opcji, Unii Wolności i AWS-u, no przede wszystkim nakierowaliśmy się na kontakt z tymi ludźmi, licząc na ich wsparcie i poparcie. Nie? Ja tutaj właśnie w tym fragmencie, w tym drugim jakby rozdziale właśnie te działania przedstawiam, te nasze kontakty z politykami, te wyjazdy do parlamentu, te różne przeróżniejsze spotkania z ministrem Tokarczuk, Antonim Tokarczukiem i ochrony środowiska, takie zupełnie spontaniczne spotkanie w powiecie nowosolskim, w starostwie nowosolskim. Spotkanie z panem posłem Marią Rokita, czy wreszcie zorganizowanie spotkania ówczesnego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale co najważniejsze i najbardziej istotne z naszego punktu widzenia, przedstawiciela czy szefa największego klubu parlamentarnego, pana Mariana Czaplewskiego, to myśmy w związku z tym, oczekując od niego najbardziej skutecznego wsparcia, zorganizowali mu, z czego był bardzo, bardzo zadowolony, mu tutaj spotkanie z wyborcami na rynku. Nie wiem, czy Państwo tutaj uczestniczyli, to było we wrześniu, już zapomniałem, w którym roku, w każdym razie takie spotkanie odbyło się i co najważniejsze, stworzyliśmy ogromną frekwencję. Pan Krzaklewski był pod ogromnym wrażeniem. Zakończyło to się spotkaniem takim kameralnym, tutaj w niedaleko odległym Dębowojęce Hubertusie. Tam rozmawialiśmy, później zgodnie ze złożoną deklaracją odwiedziliśmy go w parlamencie, odwiedziliśmy przy okazji innych. I dlaczego to mówię? Dlatego, że ten splot tych wszystkich kontaktów, tych wszystkich zdarzeń w moim odczuciu miał niewątpliwy wpływ na ostateczną decyzję, jaką podjął premier rządu Jerzy Buzek. Proszę Państwa, no ku, ja tak troszeczkę chaotycznie mówię, ale naturalny entuzjazm taki emocjonuje się, gdy jak wchodzę w ten temat, to jest takie już, nie mogę się tego pozbyć. Ale jeszcze wyjaśnię nasze zdumienie, kiedy istotnie nagle znaleźliśmy się w 98 roku po bardzo intensywnej, bardzo takie, tutaj nawet dochodziło do takich zwanych protestów, myśmy blokowali tutaj drogi, szczególnie tutaj, myśmy blokowali drogi i istotnie znaleźliśmy się w powiecie
w powiecie nowosolskim, ku zdumieniu wszystkich, nie? Bo była grupa, która parła, w związku z tym, że przestali już jakby wierzyć w to, że mamy szansę na indywidualny powiat, no to jeśli już tak ma być, to najlepiej będzie, jak przystąpimy do powiatu leszczyńskiego. Zresztą ja tutaj pokazuję nawet rozmowę wywołaną z inicjatywy ówczesnej posłanki pani Elżbiety Barys z Leszna, która z Zakopanego, pamiętam, przedzwoniła do mnie i zaproponowała mi takie oto rozwiązanie. Mówi, panie Zbigniewie, a co by pan powiedział? Moja propozycja jest następująca. Gdyby Wschowa zgodziła się przystąpić do powiatu leszczyńskiego i zostać stolicą ziemskiego powiatu leszczyńskiego. Ja mówię, pani Elu, ja jestem człowiekiem mocno stąpającym po ziemi, nie? No i mniej więcej w taki sposób zakończyli się rozmowę. Jakby na poparcie moich słów i moich wątpliwości, w którymś tam momencie, bo ten pomysł dotarł do wójtów, burmistrzów gmin, które miały już były przypisane do powiatu leszczyńskiego, między innymi wójt Waligóra, i oni tutaj jest też pokazany, przedstawiony, wystosowali taki protest w formie takiego listu otwartego, że są zdecydowanie przeciwni pomysłowi, jaki został przedstawiony przez panią Elżbietę Barys. Proszę państwa, no to jeśli chodzi w powiecie nowosolskim. W powiecie nowosolskim no, cały czas pracowaliśmy też, byliśmy traktowani przez 45-osobowy powiat nowosolski był. Potężna grupa ludzi. 14 osób w tym była z terenu gminy Szlichtyngowa, Sława i Wijewo. No, ale jeszcze przypomniała mi się bardzo istotna rzecz. Otóż powrócę do początków, czyli do 91 roku, kiedy wrócił ten sygnał przywrócenia powiatów, no entuzjazm, też człowiek niesamowity, no nadzieje przywrócenia powiatu, ale wbrew pozorom nasza sytuacja nie była tak oczywista, tak prosta, jakby się komukolwiek wydawało, jak na przykład w Burze. Otóż, co się okazuje? My, przypisani po 75 roku do województwa leszczyńskiego, byliśmy jakby, tworzyliśmy taką nieformalną wspólnotę z trzema gminami, wliczając w to nasze. Szlichtyngowe, Wijewo i Wschowa. Natomiast największa gmina powiatu przed 75 roku była w województwie zielonogórskim. Już przez te lata była jakby instytucjonalnie i nie tylko związana z tamtym terenem, z Nowosolą konkretnie. Proszę zwrócić uwagę, choćby powiat górowski. Cały powiat górowski został przypisany do powiatu leszczyńskiego. To był ich podstawowy atut. Natomiast my żeśmy zostali rozdzieleni. Gmina Sława w powiecie, dawnym powiecie sprzed 75 roku, powiecie wschowskim stanowiła prawie 50% obszaru. Gmina Sława. Więc główne zabiegi kierowane były na to, by odzyskać przede wszystkim gmina Sława. Nie? To się nam udało. W międzyczasie straciliśmy gminę Wijewo. Niestety straciliśmy gminę Wijewo, a to w moim odczuciu nie wchodzą w szczegóły, tylko i wyłącznie dlatego, że wkradła się w to wszystko w którymś tam momencie polityka. Dlatego cały czas jestem przeciwnikiem, bardzo mi się spodobało hasło, jak przejeżdżałem przez Głogów, zero polityki w samorządzie. Zero polityki w samorządzie. Żeby, jak proszę, odbiegam troszeczkę, żeby budować chodniki, naprawiać budynki, boiska, jakby remontować szkoły i tak dalej, niepotrzebna jest polityka. To jest tylko dobry gospodarz potrzebny i tylko tyle. Powracając do powiatu nowosolskiego, no też na swój sposób wykorzystywaliśmy, na ile to możliwe, żeby Wschowa nie straciła przede wszystkim, o co nam chodziło. Żeby Wschowa nie wytraciła te atuty, które nie tylko nie wytraciła, które miała, ale żeby jeszcze pozyskiwała. O których atutach mówię? Między innymi szpital. Żeby nie daj Boże nie stracić tego szpitala. Urząd Pracy.
Komendę Straży Pożarnej, Urząd Skarbowy, tutaj wspomniałem. To są wszystko te instytucje, które, jak powiem, były potrzebne jako do przedstawienia, by, że Wschowa może tworzyć indywidualny, samodzielny powiat. Mało tego, nasze działania przede wszystkim, do czego doprowadziliśmy? Wprowadzając się, w cudzysłów, do powiatu nowosolskiego, my, koledzy, zwłaszcza z gminy Wschowa, Świtnikowa i Wijewo, doprowadziliśmy do tego, że powstała tutaj delegatura starostwa. To jest bardzo istotny element całego tych działań. Delegatura, tutaj, gdzie teraz jest ta prokuratura na ulicy Garbarskiej. No już to był zaczątek pewnego sygnału, że jednak no, tu jest potrzebne pewne centrum administracyjne pod tytułem powiat. Doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że Urząd Pracy, który dotychczas obsługiwał gminę Sława, gminę Wschowę i Świtnikowe, przejął też gminę Sława. Straż Pożarna też przejęła gminę Sława. To wszystko było, że tak powiem, działania pod... Powiem tak, mieliśmy też dużo szczęścia. Dlaczego? Dlatego, że działacze, politycy z tej strony po prostu nie wierzyli, że możliwe jest wyodrębnienie powiatu wschowskiego, trzygminnego powiatu wschowskiego. Dlatego my, bazując na ich braku zaangażowania, robiliśmy, to znaczy aktywnie działając, spotykając się z różnymi politykami, myślę, że w jakiejś części doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że ostatecznie decyzją, która została podpisana rozporządzeniem ministra Buzka 31 maja 2001 roku zostało podpisane rozporządzenie dodające 7 powiatów dodatkowych, w tym powiat wschowski. No i później zaczęło się, no bo skoro powiat, no to potrzebny jest starosta, a żeby był starosta, musi być rada. Skoro nie ma rady, musi, jak powiem, wyznaczyć kogoś pełnomocnik. No i tak się złożyło, że tym pełnomocnikiem został decyzją pana premiera Buzka wyznaczony pan Marek Kozaczek. I dzięki Bogu Marek Kozaczek, który zajął się organizacją tego powiatu, no, przygotowując go do takiego formalnego działania. W 2001 roku na jesień przeprowadzone zostały wybory. Już do powiatu wschowskiego wybrano 15-osobową radę. Wybraliśmy starostę, którym został pan Marek Kozaczek, co nie było dla większości zaskoczeniem. Ja miałem przyjemność z nim pracować, byłem członkiem zarządu. No i powiem, fajnie, bardzo fajnie nam się pracowało i jestem bardzo dumny, że mogłem pracować wtedy u boku takich ludzi, między innymi jak pan Marek Kozaczek. I teraz, jeśli macie jakieś państwo pytania, no to ja służę, pewnie mi, jak znam siebie, umknęły pewne rzeczy, ja przepraszam, czyli przygotowałem się, to tak, jak to się mówi, w sposób taki uporządkowany, ale zanim jeszcze, jeśli państwo macie jakieś pytania, chcę powiedzieć tak, tą całą publikację dedykuję mojemu wspaniałemu koledze, zresztą potrzebuję tutaj na stronie drugiej, dedykuję mojemu wspaniałemu koledze, pierwszemu staroście wschowskiemu Markowi Kozaczkowi. Powtórzę to, co napisałem. Pracować z nim było dla mnie zaszczytem. I właśnie dlatego też jakby taki uznałem, że doprowadzenie do finału tej publikacji, tego kalendarium, to takie było wypełnienie pewnego rodzaju zobowiązania wobec niego. I to taki ma charakter. Tak proszę to przyjąć. Aczkolwiek już tutaj zachęcano mnie, żebym to poszerzył i pewnie to zrobię. Jeśli mi zdrowia i czasu starczy, ja jestem w wieku przedemerytalnym, to myślę, że z czasem nie będzie problemu. Natomiast ze zdrowiem to już nie ode mnie zależy. I bym chciał pójść to w kierunku takiej monografii. Że te informacje, które są tutaj no, faktami, które nie są komentowane,
poszerzyć o to, co działo się na zapleczu tych przedstawionych tutaj faktów. Ja mam pytanie odnośnie tej publikacji. Czy ona będzie dostępna dla mieszkańców Wschodu? Właśnie, proszę Państwa, taki cel ma to dzisiejsze spotkanie, żeby w ten sposób zachęcić wszelkiego typu instytucje. To ma być tak pewnego rodzaju zwiastun. Coś takiego już się ukazało, że jest, żeby zainteresować przedstawicieli takich jednostek jak muzeum, jak biblioteka, jak czytelnia, a niezależnie od tego nawiąże kontakt z księgarnią, szkoły. No to ma przecież, to jest pewnego rodzaju dokument historyczny i na pewno przydatny może okazać się dla uczni szkół naszych tutaj. Ja powiem tak, że na bazie tych dokumentów, które stanowiły podstawę do napisania tego kalendarium, powstała jedna praca dyplomowa, magisterska, pożyczali ode mnie te dokumenty w różnych okresach czasu i właśnie, które stanowiły podstawę do napisania w tym temacie prac magisterskich. Także na dzisiaj tyle mogę powiedzieć, że właśnie myślę, że to rozbudzi zainteresowanie tych instytucji w sposób naturalnie przyjęty, bo przecież innego typu publikacje były również, że tak powiem, umożliwiane w dostępie dla mieszkańców, także myślę, że ja sygnalizuję, że coś takiego jest. A ile czasu Pan poświęcił na przygotowanie tego kalendarium? Bardzo dobre pytanie. Proszę Pani, pomysł napisania czegoś takiego, czy stworzenia, narodził się gdzieś tak w 2002 już od 1 stycznia funkcjonował powiat Skowski, na następnym roku. Z różnych powodów. Właśnie dlatego, że ludzie zaczęli przychodzić do mnie i pożyczać, czy kserować te dokumenty, myślałem sobie, że w końcu mógłbym ja usiąść i przygotować coś takiego, że tak powiem, ku pamięci potomnym. I tak się złożyło, no, trochę długo, no, z różnych powodów tak długo to trwało, no, bo ponad 10 lat. Także jakby wstrzeliła się w Pani pytanie, które mogłoby być odpowiedzią, że to robi jakiś element kampanii. Nie, no, tyle lat bym czekał na to, żeby teraz akurat na jesień przedstawić tego typu dokument, to jest absurd, nie? Także... A były plany, że zdąży Pan na dziesięciolecie, bo to by była taka fajna rocznica. Proszę Pani, ja tutaj też wyjaśniam. Ja tutaj nawet dziękuję, bo w pewnym momencie jakby zniechęcony tym wszystkim, różne były powody, no i wynikające z takiego codziennego działania samorządowego, no przecież różni na tej działce samorządowej koledzy radni czy koleżanki się zachowują i to nie jest czasami zachęcające do prac nad tego typu publikacją i w związku z tym, no ja były takie momenty, że odkładałem. Ten cały materiał odkładałem na 2-3 miesiące, ale pojawił się w pewnym momencie kolega, który powiedział, no słuchaj, który przypadkiem zapoznał się wtedy, w końcu musisz to skończyć. No i to było lato tego roku. I jego, że tak powiem, no zdyscyplinował mnie na tyle skutecznie, że ta publikacja teraz jest tutaj przed nami, przed Państwem. Chciałem tutaj bardzo istotną rzecz powiedzieć, skoro o tym mowa. Na pewno by nie było tego, gdyby nie była stworzona odpowiednia atmosfera w moim domu. Także tutaj jakby dziękując członkom rodziny, a przede wszystkim żonie za stworzenie odpowiedniego klimatu, nie, ku temu i zaangażowanie i pomoc i zrozumienie, oderwanie od zajęć innych na rzecz tego, korzystając z Państwa tutaj możliwości i obecności, chciałem serdecznie małżonce z tego miejsca podziękować i przeprosić. To teraz te wszystkie domowe zaległości Pan nadrabia, tak? Skoro książka się ukazała. No właśnie, to jest pytanie retoryczne. No i zapomniał Pan podziękować również córce, bo widzę, że ona jest... Aha, jest, tak. No,
Zresztą dzieci mam wspaniałe... Rodzinne, czyli można powiedzieć, że jest to publikacja rodzinna. Że cała rodzina. Klimatem cała rodzina pracowała i wspomagała, bo to jest bardzo ważne. Bez tego prawdopodobnie to tego bym nie osiągnął. Nie? Także jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy... Zresztą ja sobie na wstępie wprowadzając tych początkowej części, że tak powiem, pozwoliłem sobie podziękować, zapominając o żonie, dlatego tutaj zadbałem o to, żeby to jednak zostało wyartykułowane, bo byłoby mi z tym źle, gdybym tego nie powiedział. Nie? I także są tutaj też przedstawione takie dość humorystyczne. Nie wiem, czy ktoś się zapoznał na tyle, bo miały miejsca takie, wiecie Państwo, że między nami, te relacje między nami, radnymi powiatu nowosolskiego, a samorządem, a zarządem gminnym, no, układały się różnie. W związku z tym też powstawały przeróżne, mniej, bardziej takie śmieszne sytuacje i parę takich sytuacji tutaj pozwoliłem sobie właśnie w tym kalendarium przedstawić. To kalendarium traktuję też pewnego rodzaju jako wyzwanie dla innych. Ja mam świadomość, że to jest kalendarium poprzez wiedzę i możliwości wynikające z posiadanych materiałów autora tego kalendarium. Ja mam świadomość, że było więcej zdarzeń, które miały miejsce w innym miejscu. I myślę, że dobrze by było, gdybym powiedział, co mówię, że i to będzie wyzwaniem dla innych. Niech po prostu, jeśli ktoś ma jakieś inne informacje, jakieś inne dokumenty, proszę bardzo, kontakt ze mną, wspólnie usiądziemy, wspólnie dopracujemy i być może za jakiś czas w wersji poszerzonej, dopracowanej, także mam pewną świadomość, to jest stworzone tylko i wyłącznie na bazie tych dokumentów, które ja posiadałem i tych, do których miałem dostęp, nie? Także no to tyle. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, że w końcu to udało się, że tak powiem, sfinalizować. I powiem tak, nie wiem, czy to powiedziałem, no, trochę mi jest przykro, że w moim odczuciu, to jest moja taka subiektywna ocena, niedostatecznej pomocy otrzymałem tutaj od jednostek z naszego terenu. Pomoc uzyskałem w jednostkach, w podmiotach, przedstawicieli podmiotów spoza naszego terenu. Drukowane to było poza naszym terenem. Numer ISBN, który był istotny celem wydania tej publikacji, uzyskałem też w Gostyniu. Nie wiem, czy to ma związek z wyborami, to jest nieważne. Jeśli ktoś występuje z inicjatywą tego typu, to powinien być pracownik, w moim odczuciu, oddelegowany wręcz do wspomożenia w działaniu. No niestety, myślę, że to się zmieni. Myślę, że to się powinno zmienić. Nie może być takiej sytuacji, że tylko dlatego, że nas w tym nie ma, odcinamy od czegokolwiek. Może to zbyt brutalnie powiedziałem, ale to jest przykre. I myślę, że w przyszłości czegoś takiego nie będzie miało miejsca. To taka marginesia. Jeśli Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Finansowane z prywatnych. Z prywatnych środków, także to jest w pełni satysfakcja indywidualna. Oczywiście to się wiązało z kosztami, no bo i w pełni tego słowa zaczęli środki finansowe i czas to włożony. Oczywiście nie byłoby możliwe wydanie tego bez udziału sponsorów. Myślę, że jak sytuacja zelżeje, planuję zrobić tak zwany wieczór autorski. Myślę, że sytuacja do tego dojrzeje. Jest wieczór autorski i tam przedstawię wszystkich sponsorów. Nie? Powtarzam, chylę czoła przed tymi ludźmi, którzy mi finansowo pomogli i nie tylko. Bo bez ich pomocy nie byłoby możliwe. I jeszcze są deklaracje z położenia finansowego. Nie?
Także naprawdę serdecznie dziękuję za wszelką pomoc, jaką uzyskałem, by coś takiego no, w końcu było dostępne dla czytelnika. Mam nadzieję, że w warunkach już bardziej takich oficjalnych to spotkania autorskie będzie miało miejsce z udziałem władz samorządowych. No tak jak to powinno się odbyć. Tym bardziej, że temat jest dla nas Słowian, mieszkańców tego powiatu, no, bardzo ważny. No, powinien zobowiązywać wszystkich. To jest fragment bardzo istotnej historii, najnowszej historii tutaj tego społeczeństwa. W konsekwencji tych działań doszliśmy do takiej sytuacji, że mamy swój samodzielny powiat. Jakkolwiek to nie oceniać, często boli mnie, że takie oceny są negatywne, jakby przetrącone taką nicią polityczną. No, proszę Państwa, no, naprawdę, już nie chcę wychodzić poza tekst tego kalendarium, ale naprawdę mamy się czym poszczycić. Naprawdę się mamy czym poszczycić. I mimo tego, że powiat schodzki jest dodany w ramach 7 powiatów, niektóre powiaty nie tylko dogoniliśmy, ale przegoniliśmy. Proszę zwrócić uwagę, tu posłużę się tym przykładem. Chociażby taka góra. Sąd w górze był kiedyś tylko jedno wydział. Mieli wydział ksiąg wieczysty. U nas nie było w ogóle sądu. Jeździli ze wszelkimi sprawami do Głogowa. U nas w ogóle nie było sądu. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, poprzez takiej mało aktywnej, mało aktywnego zaangażowania prawdopodobnie ludzi, no nie mają nic. Ze wszystkimi sprawami jeżdżą do miejsca. A my, którzy nie mieliśmy nic, mamy dzisiaj czterowydziałowy sąd. I prokuraturę i tak dalej. Także to wszystko własnymi rękoma. W 98 roku powstające powiaty miały wszystko dane. Myśmy musieli sami do tego docierać. No. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na bardzo istotny fakt, jak tutaj pan Eugeniusz słusznie wspomniał, prokuraturę, urząd skarbowy, usamodzielnienie. Bardzo pozytywny sygnał wyczytałem w gazecie, że od 1 lipca sąd we Wschodzie będzie sądem samodzielnym. To jest kolejna dobra informacja. No. I wreszcie. No. I mam nadzieję, że każdy następny rząd przestanie się z nami drożyć. Niech nam da spokój. My sobie tutaj poradzimy. Tylko apeluję o... Nie chciałbym, żeby to było odebrane jako element kampanii, ale apelowałbym z tego miejsca o sprawiedliwą ocenę wszystkich kandydatów i zdrowy rozsądek wyborców.